Sebastian Rymsujemy dzisiaj bezbramkowo z Olimpią Elbląg, ale przede wszystkim chyba, co można powiedzieć w tym meczu, że brakowało nam tych sytuacji bramkowych. Znaczy, o ile sytuacji bramkowych nas nie brakowało, tylko brakowało wykończenia, ponieważ do sytuacji mieliśmy 3-4 sytuacje 100%. Niestety w takich meczach z takim przeciwnikiem trzeba je wykorzystywać i zamieniać każdą taką sytuację bramkową. No właśnie, przede wszystkim, szczególnie chyba w tej drugiej połowie, tak jak wspomniałeś, tych sytuacji było troszeczkę więcej. Ale no to właśnie, tak, trochę szczęścia. Tak, trochę szczęścia, wiadomo, w piłce potrzeba, ale druga połowa przemieniła się w taki, powiedzmy, mecz walki, że jedna i druga drużyna grała drugą piłką. Staraliśmy, tworzyliśmy tę sytuację, ale tak jak powiedziałem wcześniej, te sytuacje trzeba wykorzystywać, tym bardziej, że były one dogodne, a nie jak jest w przypadku. I taki mecz jak dzisiaj trzeba wygrywać. Mhm. Ty w pierwszej połowie byłeś na ławce. Jak z twojej perspektywy wyglądała ta nasza gra? Bo troszkę ten mecz był taki ospały, przynajmniej w tych pierwszych 45 minutach. Czy z ławki nie wyglądało tak, żeby to było ospałe, ponieważ że Olimpia cofnęła się troszkę i było ciężko jakby komfortowo grać sobie piłką z nimi, ponieważ dobrze byli zorganizowani w defensywie. Staraliśmy się to rozbijać z dłuższym podaniem. Udawało się, nie udawało. W drugiej połowie to jakby większy, lepszy rezultat przynosiło. Ale niestety, tak jak jeszcze raz się powtórzę, niestety mieliśmy sytuację, ale nie wykorzystaliśmy. Niestety zdobywamy się tylko jeden punkt. Dzięki. Dzięki.